wszystkie weekendy w lutym w Kraśniku zdominowała piłka nożna i to w wykonaniu najmłodszych. Rozpoczął się bowiem cykl turniejów piłki nożnej MUX Cup 2021 pod honorowym patronatem burmistrza miasta Kraśnik. Organizatorem imprezy jest MOSiR we współpracy z klubem sportowym MUX Kraśnik. W tym roku rozgrywamy drugą edycję turnieju MUX Cup. Jest to turniej przeznaczony dla chłopców, też i dziewczynek oczywiście, bo zdarzają się teraz w drużynach chłopięcych również dziewczynki, bo nie w każdym mieście są drużyny kobiece. Gramy w kategoriach, że tak powiem, różnych, bo MUX Kraśnik to jest szereg dzieci, które grają na co dzień w swoich ligach w różnych kategoriach, od skrzatów aż po trampkarzy starszych. Turniej organizowany jest już od kilku lat, lecz pod nazwą MUX Cup dopiero po raz drugi. W tym roku wystartowaliśmy w 6 kategoriach. Są to żaki, młodsze i starsze, są to młodzicy, młodsi i starsi i są to trampkarze, młodsi i starsi. Najmłodsza kategoria wiekowa, która zagrała, to dzieciaki urodzone w 2013 roku i młodsze. Na te nasze turnieje zapraszamy kluby z całego województwa. Bardzo fajnie, że ten turniej się odbywa w naszym mieście i te drużyny, które przyjeżdżają, to naprawdę są marki znane w całym województwie. Mamy drużyny z Puław, mamy drużyny z Zamościa, oczywiście Lublin, bo ma też niedaleko. No, nie ma też problemu z drużynami, które z ościennych wiosek też z nami tutaj rywalizują. Uważam, że turnieje stoją na bardzo wysokim sportowym poziomie. Dzieci mają naprawdę kupę frajdy. Wiemy, że teraz jest trudny ten okres epidemiologiczny, więc te ograniczenia są dosyć rygorystyczne. Na trybunach nie zasiadają rodzice. Wiadomo, że jak siedzą rodzice na trybunach i kibicują, emocje są jeszcze większe, bo to taki, można powiedzieć, dodatkowy bodziec dla zawodnika. Mimo braku publiczności na trybunach, tutaj zasiadają tylko zawodnicy. Mimo braku dopingu ze strony rodziców, którzy zazwyczaj uczestniczą w rozgrywkach, rywalizacja jest ogromna, a przy okazji jest bardzo dużo emocji. Frekwencje są naprawdę duże, bo w tych najmłodszych kategoriach, gdzie gramy na trzech boiskach, to jest po 12 drużyn na turnieju, więc tego grania jest naprawdę bardzo dużo i zainteresowanie jest, że tak powiem, ogromne, bo na samym turnieju, przykładowo żaków, udział wzięło 120 zawodników. W czasie pandemii, gdy dzieciaki większość czasu spędzają przed komputerem w domu, tego typu rozgrywki to niesamowita odskocznia od codzienności i najważniejsze przesłanie. Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch.